Piątek, 23 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł pisze Koryntianom o pewnej zasadzie głoszenia Ewangelii. Mówi tak: dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich, nie jesteśmy w stanie po ludzku zbawić wszystkich, ale możemy być jak najbliżej drugiego człowieka, żeby w ten sposób podprowadzić go pod Ewangelię. I to, że Paweł mówi, że dla słabych stał się jak słaby, a dla wszystkich jak stał się jak wszyscy, to dlatego, żeby powiedzieć: wchodzę w skórę, wchodzę w czyjeś życie, wchodzę w czyjeś myślenie, staram się rezygnować z siebie, chcę być jak najbardziej podobny do Ciebie, zrozumieć Ciebie, żeby Ciebie pozyskać. To jest niesamowita pokora Pawła. To jest taka niesamowita dyspozycyjność. To jest taka niesamowita świadomość człowieka, któremu zależy na drugim człowiekowi. To nie o to chodzi, że Ty masz je dostosować. To nie o to chodzi, że Ty musisz mnie zrozumieć. Ja staram się naprawdę Ciebie zrozumieć. Staram się pojąć, jakie jest myślenie w Twoim życiu, po to, żeby móc Cię pozyskać. Nie dla siebie, ale dla Ewangelii. Bo jeżeli zyskasz Ewangelię, jeżeli odkryjesz Ewangelię, jeżeli zrozumiesz, co jest dobre, to tak naprawdę odkryjesz szczęście. Ale żeby łatwiej Tobie było odkryć, ja muszę nie tyle postawić na sobie, co próbować zrozumieć Ciebie. I tu nie chodzi tylko o głoszenie Ewangelii. Gdybyśmy w życiu próbowali przynajmniej zrozumieć, o co chodzi drugiemu, gdybyśmy z góry nie narzucali takich kalek, gdybyśmy nie nastawiali się w jakiś sposób negatywny, to by całkiem inaczej wyglądał świat. Ile przez uprzedzenia, ile przez złe nastawienia, ile przez gadanie jedni o drugich potrafimy zniszczyć komuś życie, czy zepsuć komuś życie, to sam Pan Bóg o tym wie. Psalmista przepięknymi słowami opowiadał o swojej miłości do świątyni, o tym, jak tęskni jego dusza za tym, żeby przebywać w świątyni, w przedsionkach pańskich. I pisze tak: nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta, przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów. Tak jak wróbel ma swój dom, tak jak jaskółka ma swoje gniazdo, tak moim domem, tak moim gniazdem jest świątynia. Nie wiem, jakie macie ulubione kościoły, nie wiem, jakie macie ulubione kaplice, ale chyba jedno z piękniejszych uczuć w życiu to jest mieć swój kościół, mieć swoją kaplicę, mieć swoje miejsce, mieć takie miejsce, które człowiek mówi: tu jest mój dom. W tym kościele się naprawdę czuję jak w domu. W tym kościele czuję, że rzeczywiście Bóg przychodzi do mojego serca. To prawda, że Pan Bóg jest wszędzie. I to prawda, że Bóg jest przede wszystkim tam, gdzie my jesteśmy. Ale pomyślmy o takich miejscach, które są nasze. Starajmy się uczynić takie nasze miejsca, wybrać takie miejsca, żeby mieć świadomość: to jest mój dom. Mój dom, mój dom, moje miejsce, moja przestrzeń spotkania z Panem Bogiem. Ewangelia opowiada o tym, że nie może niewidomy prowadzić niewidomego, bo obaj w dół wpadną. I zawsze jak czytam, od wielu lat, jak czytam tę Ewangelię, to uśmiecham się, bo kiedyś w Jerozolimie, jeszcze w czasie studiów, widziałem dwie osoby niewidome, które prowadziły się pod rękę i jakoś nie wpadły w dół, z tego tylko względu, że obie miały laskę dla niewidomych. Więc może niewidomy prowadzić niewidomego rzeczywiście i nie wpadną do dołu, ale jednak potrzebują kogoś, kto zapewni, że do tego dołu nie wpadną. Fragment Jezusa oczywiście nie opowiada o wynalazkach dla niewidomych, ale zwraca uwagę na to, że musisz w życiu być prowadzonym przez kogoś, kto jest bardziej mądrzejszy od ciebie, kto jest bardziej świętszy od ciebie, kto jest bardziej widzący od ciebie, no bo wpadniecie w dół. Nie możemy szukać w życiu w naszych przyjacielach, naszych kolegach, naszych znajomych. Nie możemy szukać ludzi, którzy są jeszcze gorzej zepsuci niż my, albo którzy tak naprawdę sprowadzą nas na manowce. Owszem, nieraz w życiu to wiadomo, nie wybiera się przyjaźni, czy nie wybiera się rodziny. Natomiast z punktu widzenia pracy nad sobą, czy duchowości, musimy patrzeć na tego, kto jest najbardziej święty, Jezusa. Na tego, który nie wpada w dół, a nawet jeżeli zostaje zabity, to zmartwychwstaje. Musimy mieć świadomość, że jeżeli w życiu postawimy na ludzi, którzy są słabi, na ludzi, którzy są grzeszni, na ludzi, którzy nie widzą wiele, to gdzie my zajdziemy? Nigdy nie mogę jakoś zrozumieć ludzi, którzy odrzucają Pana Boga, odrzucają wiarę w Jezusa Chrystusa i stawiają na swój rozum albo na rozum swojego kolegi.
Jak daleko my możemy zajść, kiedy się opieramy tylko na ludziach? Jak daleko w życiu można zajść, kiedy po prostu opieramy się tylko na tym, co wymyśliła ludzkość? Ufamy Jezusowi, bo ufając Jemu, ufając Panu Bogu, wiem, że nie wpadnę do dołu, wiem, że sobie tego życia nie zmarnuję. Szukajmy świętych, szukajmy lepszych wzorców, patrzmy na ludzi, którzy w wierze nas wyprzedzają, żebyśmy naprawdę wzrastali w życiu, a nie wpadali w coś, co może być naszą pułapką. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.